Witajcie w kolejnej odsłonie naszej opowieści o Poreno 2. Dziś, zgodnie z obietnicą, mówimy o kolejnym z obiektywów, o teleobiektywie. Zastanawiacie się, czy warto mieć telefon z teleobiektywem? A korzystaliście kiedyś z cyfrowego zoomu w swoim smartfonie z pojedynczym obiektywem? Jeżeli tak, to pewnie wiecie, że efekty wycinania małego kadru z większego nie zawsze są dobre. Zazwyczaj tracimy sporo detali, zdjęcie bywa nieostre, niewyraźne, po prostu jest słabe. Gdy macie teleobiektyw, tego problemu nie ma. Korzystając z teleobiektywu w Oppo Reno 2, możecie przybliżyć się do fotografowanego obiektu dwukrotnie, nie tracąc niczego z jakości zdjęcia. Robicie zdjęcie o rozdzielczości 13 megapikseli, obiektywem o przysłonie 2,4 i macie do dyspozycji całą matrycę, robicie zdjęcie bezstratnie, ale nie zawsze dwukrotne zbliżenie wystarczy. W Oppo o tym pomyśleli i zrobili tutaj zoom hybrydowy, wykorzystujący informację zarówno z teleobiektywu, jak i z 48-megowej matrycy, łączący to wszystko w całość i dający w efekcie zdjęcie z pięciokrotnym zbliżeniem, ale ze szczegółowością, z jakością, z detalicznością, dorównującą zdjęciu wykonanemu w trybie optycznym, czyli wykorzystującego wyłącznie zbliżenie uzyskiwane samym obiektywem, bez żadnych dodatkowych wycinanek, cyfrowych sztuczek i tak dalej. Dzięki temu możecie fotografować oddalone obiekty, nie tracąc niczego z jakości zdjęcia. No i oczywiście z takim dwukrotnym zbliżeniem optycznym, tudzież z pięciokrotnym zbliżeniem hybrydowym możecie również nagrywać filmy, a ich jakość będzie naprawdę satysfakcjonująca. A jeżeli chcecie podejść wirtualnie, oczywiście podejść do fotografowanego obiektu naprawdę ekstremalnie blisko, to Reno 2 ma jeszcze dodatkowo cyfrowy zoom. Cyfrowy, ale 20-krotny, czyli zdecydowanie większy niż większość dostępnych na rynku telefonów. Jak zatem widzicie, poczwórny aparat w Oppo Reno 2 daje Wam zdecydowanie szersze możliwości niż przeciętny aparat w smartfonie pojedynczy, czasem podwójny. Tu macie do dyspozycji zarówno teleobiektyw z imponującym zbliżeniem, jak i również obiektyw szerokokątny. Czyli robiąc zdjęcia możecie albo objąć bardzo szeroki plan, albo skupić się na jakimś detalu, który chcecie uwiecznić. A w kolejnym odcinku skupimy się tym razem na selfie. To co, będziecie oglądać? Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć!